Jak miło i przyjemnie było w ostatnich dwóch odcinkach, prawda? A to winko, a to zwiedzanie Bratysławy. Generalnie nie było ciężkich tematów. Oczywiście tego typu sytuacja nie może trwać wiecznie. Więc, moi drodzy, usiądźcie wygodnie, przygotujcie się na trudne tematy, ale bardzo ciekawe. Poznamy kilka ważnych osobistości, zwiedzimy kilka ciekawych miejsc, ale nie będzie łatwo. Więc teraz pełna koncentracja i zaczynamy. Musimy zacząć od pewnego pana, który się nazywa Martin Luther. 1517 rok przybyja w Wittenberdze swoje tezy. Dla nas najważniejsze jest to, że Luther zaczął, powiedzmy, doceniać języki narodowe. Zaczął Biblię wykładać w języku niemieckim. Trzeba pamiętać, że cała Europa Środkowo-Wschodnia, patrycjat w miastach był głównie niemieckojęzyczny, więc Luther natychmiast trafia do tych ludzi, przemawia ich językiem. Co więcej, w kwestii Królestwa Węgier, to ta nieszczęsna bitwa pod Mohaczem znowu, zaledwie 9 lat po tym, jak Luther przybija swoje tezy. Ginie w Mohaczu nie tylko król Ludwik Jagiellończyk, ale również cała wierchuszka kościoła katolickiego, 3 arcybiskupów, 8 biskupów. Nikt nie jest w stanie powstrzymać w Królestwie Węgier postępu luteranizmu i bardzo szybko, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, praktycznie w 90% miasta są luterańskie lub, jak tutaj mówią, ewangelickie. I to jest słowo, którego teraz będę używał odnośnie luteran. Powyższa statystyka była możliwa, dlatego że nie tylko niemieckojęzyczny patrycjat przechodzi na ewangelizm, ale również nie niemieckojęzyczna ludność. Więc gdy Luther w efekcie kończy Biblię w przekładzie na niemiecki, powstaje z czasem również wersja słowiańska. Na dzisiejszych Morawach powstaje tak zwana Biblia Kralicka od nazwy miejscowości Kralice. Napisana wprawdzie po czesku, ale jak najbardziej rozumiana przez Słowaków, więc dochodzi do interesującej sytuacji. W jednym mieście mamy obok siebie 2 kościoły ewangelickie. Jeden dla niemiecko, a drugi dla słowakojęzycznych. W międzyczasie kościół katolicki rozpoczyna kontrreformację. Stąd praktycznie w każdym większym mieście jezuici. I kontrreformacja również zaczyna używać języka Biblii Kralickiej. Więc około 200 lat jest to język liturgiczny dla Słowaków. Ale z każdym pokoleniem rozumiany coraz gorzej, więc zaczęto słowakizować, możemy powiedzieć, język Biblii Kralickiej. I tak około 200 lat mija i końcem XVIII wieku pojawia się ksiądz katolicki Anton Bernolak. Nawiasem mówiąc, urodzony rzut kamieniem od Zawoi, po drugiej stronie Babiej Góry, w wiosce dzisiaj zatopionej przez Jezioro Orawskie. Tenże Anton Bernolak końcem lat 80. XVIII wieku rozpoczyna jako pierwszy kodyfikację gramatyki i ortografii języka słowackiego. Opiera tę kodyfikację głównie na jednym z dialektów z zachodniej Słowacji, z okolic Tarnawy, gdzie już wkrótce się pojawimy. Natomiast nam może się kiepsko Bernolak kojarzyć, gdyż gdy zaczyna Hitler inwazję na Polskę, wspiera go Słowacja Tiso armią polową, która się nazywa właśnie Bernolak. Dla nas najważniejsze jest to, że Anton Bernolak jest niejako dziadkiem literackiego języka słowackiego. A w międzyczasie na zachodzie rewolucja francuska, potem Napoleon i budzi się powoli idea świadomości narodowej. Wśród Niemców w związku z tym pojawia się pangermanizm, czyli idea, że wszyscy Niemcy powinni mieszkać w jednym państwie. Przy czym wielu ewangelików, również nie niemieckojęzycznych, studiowało w Niemczech. Tam zapoznali się z pangermanizmem i przekuli go w panslawizm, wszechsłowiańskość, czyli idea, że również narody słowiańskie powinny utworzyć jakąś formę federacji czy jednego państwa. Przykładem jest Jan Kolar. Słowak, ewangelik, zaraz po upadku Napoleona studiuje 2 lata w Jenie, czyli dzisiejsze wschodnie Niemcy. Wraca, krystalizuje się jego idea panslawizmu i wykłada ją w ogromnym, właściwie pisanym przez całe życie, poemacie epickim Córa Sławy, wzorowanym na Boskiej Komedii Dantego. Co ciekawe, jak wielu innych czeskich i słowackich panslawistów, uważał, że Rosja, jako jedyny niepodległy kraj słowiański, powinna stać się wśród Słowian hegemonem. W związku z tym umieścił Mickiewicza w piekle słowiańskim.
Zresztą wielu panslawistów uważało Polskę za Judasza słowiańszczyzny z racji na swój antyrosyjski sznyt. Jest to istotny element, by zrozumieć, dlaczego nadal na Słowacji jeszcze jest tyle sowieckich pomników. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia II wojny światowej, to historia już około 100 lat dłuższa i do dzisiaj sentyment prorosyjski jest jeszcze stosunkowo silny na Słowacji. Natomiast najbardziej oczywistą spuścizną panslawizmu są kolory flagi słowackiej. Są to kolory ustalone w czasie Wiosny Ludów w Pradze na pierwszym zjeździe pansłowiańskim. Cały ten wstęp był nam potrzebny z jednego powodu. Kwestia obecności języka czeskiego przez kilkaset lat w przestrzeni publicznej słowackiej oraz XIX-wieczny panslawizm są odpowiedzialne, są dwoma fundamentami, można powiedzieć, projektu, który znamy dziś jako Czechosłowacja. Więc to są bardzo istotne kwestie. Natomiast jak ten projekt prowadzić w życie, no to już były różne idee. Na przykład Kolar uważał, że tylko cztery języki słowiańskie mają przyszłość. Serbsko-chorwacki, rosyjski, polski i czeski. Będąc Słowakiem, on pisał po czesku, uważając, że słowacki powinien się w czeskim rozpłynąć. Ale nie wszyscy się z nim zgadzali. By przedstawić wam następną osobę, musimy przenieść się na chwilę na północ, w okolice Tręczyna. I następna zagubiona w górach i lasach mieścinka, Uchrowiec, za mną ruiny jakiegoś zameczku. Oczywiście również nie obyło się bez bardzo ważnego pana. Natomiast to jest następne miejsce, które jest świetnym przykładem na to, że nawet w miejscach, które wydawałoby się są małe, opuszczone i nie ma szans stąd wyjść i zostać kimś. No cóż, tutaj urodziły się dwie bardzo ważne osoby i o jednej chciałem wam powiedzieć coś więcej, gdyż jest to osoba, która jest w gruncie rzeczy w dużej mierze odpowiedzialna za to, czym i kim są dzisiaj Słowacy. Osoba, która, jak to tutaj mówią, przebudziła naród słowacki. Pozwólcie, że przedstawię wam Ludowita Sztura. Urodził się dokładnie w tym domu w 1815 roku w rodzinie pastora ewangelickiego i równocześnie nauczyciela. Stąd dom jest duży, gdyż właściwie był domem i szkołą równocześnie. Dzisiaj jest tutaj małe, ale bardzo dobrze przygotowane muzeum na temat Ludowita Sztura. On sam jednak się tutaj nie namieszkał. Podobno w wielu swoich dziełach wracał do lat dziecięcych w Uchrowcu, ale mając lat 12 już, jego ojciec wysyła go śladami najstarszego brata Karola do Gioru, na dzisiejsze Węgry, po nauki. Lat 14 ma, trafia do Bratysławy i tam przez 5 lat w liceum ewangelickim również pobiera nauki, co dla nas najważniejsze, poznaje dzieła Jana Kolara, ale również dzieła poetów piszących według standardów księdza Bernolaka. Wraca na chwilę do domu rodzinnego, kilka miesięcy pracuje na zamku, ale potem znów do Bratysławy, więc udajmy się tam za nim. Trafiamy na być może nie najbardziej reprezentacyjną ulicę Licejną, ulicę Licealną. Historia Liceum Ewangelickiego oficjalnie rozpoczyna się w 1606 roku już, natomiast staje się bardzo ważnym centrum edukacji początkiem XVIII wieku. Tutaj trafia już kilka razy nam się pojawiający Maciej Bell. I 100 lat później, początek wieku XIX, tutaj się oficjalnie wykłada po niemiecku, węgiersku i łacinie. Istnieje jednak również Społeczność Rzeczy Czesko-Słowackich. To dzięki tej społeczności podczas swojego pierwszego pobytu Sztur mógł się zetknąć z literaturą po słowacku i po czesku. Natomiast gdy wraca, ma te swoje 19 lat, już nie jest po prostu słuchaczem. Staje się jedną z głównych postaci w tej społeczności. W gazetce szkolnej Plody zaczyna publikować swoje pierwsze dzieła literackie, ale co dla nas ważniejsze, zaczyna również tworzyć, powiedzmy, profil ideologiczny społeczności. Uważał, że każdy naród powinien mieć swój jakiś ważny, symboliczny dzień. I taki dzień po prostu postanowił stworzyć. Jesteśmy teraz w następnym pięknym miejscu, następnym na poły zrujnowanym średniowiecznym zamczysku, ale tutaj najważniejsze jest jego położenie. Jesteśmy na miejscu,
które jest po pierwsze wysoko na sporej wapiennej skale. Co ważniejsze, ta wapienna skała stoi zaraz obok miejsca, gdzie rzeka Morawa wpływa do słynnego Dunaju. Więc jeśli przez setki i tysiące lat transport głównie był rzeczny, no to oczywiście miejsce, gdzie jedna ważna rzeka wpływa do drugiej, jest strategicznie mega, mega istotne. I tutaj przez tysiące lat budowano różne fortyfikacje. Dla nas najważniejszy jest w tym momencie nie czas średniowiecza, który widzimy naokoło nas. Tutaj dla nas najważniejsze jest to, co było w IX wieku. Pierwszy dokument z nazwą miejsca, dziś Devin, w IX wieku, Dinowa, to czasy Wielkich Moraw. Czyli pierwszy dokument pisany już nam wspominał o tym, że tutaj były fortyfikacje wielkomorawskie. Więc 24 kwietnia 1836 roku Ludowit Sztur, który ma zaledwie 21 lat, w tajemnicy zabrał swoich przyjaciół i tutaj przybyli, by śpiewać, opowiadać baśnie i opowiadać o tej utraconej słowiańskiej wielkości z czasów sprzed tysiąca lat. No i postanowili, można powiedzieć, tę wielkość przywrócić. Lubimy myśleć datami, więc jeśli byśmy chcieli przyjąć jedną konkretną datę, gdy, powiedzmy, powstała ta współczesna świadomość narodowa słowacka, to by była ta właśnie data, 24 kwietnia 1836 roku. I to by było tu, na Dewinie. Więc można powiedzieć, że jest to po prostu słowacki Wawel. Tu się narodziła współczesna słowackość. I do dzisiaj w związku z tym tutaj na przykład przeprowadzają biedne dzieciaki, by je katować w trakcie wycieczek szkolnych historią kraju. A skoro już tak sławili Wielkie Morawy, postanowili również zmienić sobie, czy tam dodać sobie imiona słowiańskie. I w związku z tym Ludowit dodał sobie imię Welisław, czyli Wielki Słowianin. 21 lat i już małego, prawda? Ale moim ulubionym przykładem takiego nowego imienia jest, przewijający nam się już wcześniej, Chwiezdoslaw, gdyż jego oryginalne imię brzmiało Pawol Orsak, a Chwiezdoslaw to albo chwalący, sławiący gwiazdy, albo po prostu gwiezdny Słowianin. Ja tak się troszkę tutaj niby podśmiewam, ale w gruncie rzeczy to jest bardzo poważna sprawa. Najlepszym przykładem jest fakt, że dzisiejsza nazwa stolicy Słowacji wzięła się od szturowców. To oni zaczęli grzebać w przeszłości, więc również pod kątem nazw różnych miast. I okazuje się, że ponad 1000 lat temu, w czasach Wielkich Moraw, pojawiały się dokumenty z nazwami typu Wratislaburgum. Odcinamy niemieckie Burgum, zostaje Wratisla, czyli dobre starosłowiańskie Wracisław. A że wy często przychodzi w by, w 1843 wśród szturowców powstaje nazwa Bracisława. I tak oto już po I wojnie światowej postanowiono takiej formy użyć jako nowej nazwy miasta, które już wchodzi w skład nowego państwa Czechosłowacji. Tak nawiasem mówiąc, Wracisław, Wratisława to też oryginalna nazwa Wrocławia, więc tutaj bardzo podobna, jeśli nie dokładnie ta sama etymologia. Ale nie to miało być największym osiągnięciem wielkiego Słowianina. Lata 40. Madziaryzacja zaczyna być coraz mocniejsza, więc Sztur zdaje sobie sprawę, trzeba skodyfikować język. I na początku myśli o czesko-słowackim, ale na zasadzie kompromisu, nie jak Kolar roztopienia się słowackiego w czeskim. Czesi na kompromis nie chcą iść, więc w latach 40. bierze się Sztur z kilkoma kompanami za kodyfikację języka i w końcu w połowie lat 40. wychodzą dwie książki, w których nie tylko stworzył w gruncie rzeczy gramatykę i ortografię słowacką, ale również wyłożył, dlaczego w ogóle należy tym językiem mówić. Do tego otrzymuje prawo wydawać gazetę, pierwszą słowacką gazetę Słowenskie Narodne Nowiny. I by przypieczętować sprawę, spotyka się z katolikami. W 1947 w Czachticach, które nam się kojarzą z Elżbietą Batory, oficjalnie katolicy, ewangelicy postanawiają używać tylko szturowej kodyfikacji języka. A jeśli nazwa Tatrin coś wam mówi, no to odcinek numer 3.
Od tego się tak naprawdę zaczyna cała świadomość narodowa. To Sztur jest jednym z założycieli Tatrina. To Sztur jest osobą, która przemawia w Sejmie Węgierskim, kłócąc się ze słynnym Lajosem Kossuthem. To Sztur jest jedną z głów Słowackiej Rady Narodowej w trakcie Wiosny Ludów. I owszem, Wiosna Ludów dla Słowaków kończy się kiepsko. Powstanie okazało się niewypałem. Sam Sztur trafia pod dozór policyjny, a do tego umiera mu ojciec i najstarszy brat Karol, więc musi się przenieść do Modrej, gdzie byliśmy w odcinku numer 9, by zająć się siedmiorgiem dzieci swojego brata. A do tego wkrótce umiera jego platoniczna miłość, umiera mu matka i w efekcie na koniec sam Ludowit w trakcie jednego z polowań postrzelił się kilka miesięcy później. Umiera w wieku zaledwie 41 lat. I niestety te ostatnie lata życia umierają bliskie osoby, porażki polityczne, a do tego jeszcze jego pisma nie były najlepsze. Część zestarzała się fatalnie, na przykład odrzucał demokrację, sławiąc absolutyzm carski i uważając, że cała Słowiańszczyzna powinna się roztopić w narodzie rosyjskim. No to mu wyszło kiepsko. Ale najważniejsze było zupełnie co innego. Otóż w swoim krótkim życiu dokonał jednej ważnej rzeczy. Przygotował Słowację na przyszłość. Tworząc zręby języka literackiego, dał Słowakom do ręki narzędzie, dzięki któremu mogli przetrwać kilkadziesiąt lat madziaryzacji oraz, gdy upada już Imperium Austro-Węgierskie, Słowacy tworzą Czechosłowację jako partner Czechów, a nie jako tylko i wyłącznie część składowa. A nie musiało tak być. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, jak widać, pisano dla Czechów, Morawian i Słowaków. Dzisiaj Morawy to część Czech. Co się stało? Podejrzewam, że nie mieli swojego Sztura, a Słowacy mieli. Najlepszym chyba podsumowaniem jest jego wszechobecność w przestrzeni publicznej. Pomniki, nazwy ulic, placów, czego byście nie chcieli, Sztur jest wszędzie. No ale jeszcze na koniec, dzięki Szturowi mamy dwie ostatnie słowackie idee narodowe w Europie Universalis. Oczywiście nie dokonał tego wszystkiego sam. Już się kilkakrotnie pojawiło określenie szturowcy. Zresztą ja wiem, że znowu pokazuję róg tej szkoły, tego liceum, ale zwróćcie uwagę na ilość nazwisk, jaka tu jest niesamowita. Kuźnia kadr. I tutaj nam się pokazują ciekawe osoby. Jan Kolar, sam Ludowit Sztur oczywiście, jego brat Karol, ja zaraz obok Karola, samo Chalupka. Następna ciekawa osobowość, w przeciwieństwie do większości jego kolegów, był antyrosyjski, więc przyłączył się na ochotnika do powstania listopadowego. Ranny wrócił do kraju i potem uczestniczy we wszystkim. Wiosna Ludów, różne petycje do rządu w Wiedniu, również jeden z twórców Matycy Słoweńskiej. Ale dla nas najważniejsze jest co innego. Następnym z moich dziwnych pomysłów to szukanie tak zwanej traumy narodowej, czyli wszyscy musimy przez pokolenia uczyć się w szkole czegoś na pamięć, co jest oficjalnie dla wszystkich, tak powiem, dla narodu bardzo ważne, a tak naprawdę to potem to wszyscy mają trochę gdzieś, ale bardzo często, jeśli takiego człowieka się potem obudzi o trzeciej w nocy, to tę traumę narodową będzie w stanie wyrecytować. I to jest na przykład inwokacja z Pana Tadeusza. Chyba w tym momencie jasne, o czym mówię, mając na myśli tę narodową traumę. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Podobno Słowacji, ich narodową traumą jest poemat Morho, napisany przez tego pana, który jest za mną. Nic dziwnego, że naokoło trochę takie dziadostwo, taki podejrzewam, taka kara za to, że jest współodpowiedzialny za narodową traumę tutejszą. Będę próbował podpytywać ludzi, czy są w stanie wyrecytować przynajmniej kilka pierwszych wersów. Zobaczymy, czy tak faktycznie jest, czy jest to ich trauma narodowa, czy zostałem wprowadzony w błąd. Start reciting Morho. Fuuu. Oh, man, no. Czekaj. Ježiš, ako to je? Morho, nejaké dedo mojho rodu, či čo? Oh, yeah. No, okay, bad question. No, I think I'll not remember it. Sorry. Możecie powiedzieć. Nie. Nie pamiętacie? Nie pamiętam. Ja już mam strasznie mało ruchu. Pamięci. Od początku do końca Morho. Nie wiem. Najkraśsza stać z Morho jest raczej nie być, ako być otrokom. Hoj Morho, twojego rodu, co chradną ruką siahł na twoją swobodę.
Hoj morho len, morty len a voľne byť, ako byť otrokom. Toľko to si pamätám ešte z toho. Začiatku. Počkej. Zleteli orly z Tatry, nie? Zleteli orly z Tatry. Ťahnu na podolia. Ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu. Dobrý deň. Dokładnie, to są zwycięzcy z najdłuższym fragmentem. Chociaż nie było zbyt trudno, gdyż połowa pytanych nie pamiętała już niczego. Samo morho natomiast oznacza coś w stylu niech szczeźnie. Jest to opowieść, jak to cesarz rzymski walczył z jednym plemieniem, które utożsamiano w XIX wieku z protosłowakami. Cesarz rzymski to tyrania, a Słowacy to umiłowanie wolności nawet za cenę życia. Dlatego też z czasem morho stało się czymś więcej niż poematem, okrzykiem bojowym można powiedzieć, używanym już w trakcie I wojny światowej, no i oczywiście w trakcie powstania. Jedna z radiostacji rozpoczynała nadawanie właśnie tym poematem, a do tego jeszcze wydawano gazetkę Morho właśnie, więc więcej niż tylko poemat w trudnych momentach, był to również, było to wezwanie do boju o wolność. I tak oto odcinek dobiega nam końca. Podejrzewam, że nie było łatwo, ale mam nadzieję, że było interesująco. Również mam nadzieję, że będzie równie interesująco w przyszłym odcinku, gdyż czeka nas temat Czechosłowacja, zarówno ta pierwsza, jak i ta bliższa nam czasowo druga. Więc znowu poznamy kilka ciekawych osób, znowu odwiedzimy kilka miejsc, no i nie zawsze będzie łatwo i przyjemnie. A tymczasem do zobaczenia wkrótce.